dobry. Dostałem kamerę od Kazika na chwilę. Rozpoczynaliśmy żniwa 2020. Zaczynamy pierwsze podkosy, poszedł jęczmin jary. Zobaczymy, jak będzie plonował. Na razie zapowiada się w miarę przyzwoicie. Zobaczymy, co będzie dalej. Objechałem raz kółko, nie nagrywałem, bo ustawiałem kombajn razem z tatą. Doszliśmy do takich ustawień, że jesteśmy z nich zadowoleni, dlatego kosimy dalej. Jak widać, puścił nam się pesz w jęczmieniu, trochę chwastu. Niestety, no, rok, kurde, nam nie dopisał wszystkiego tak, jakbyśmy chcieli. Oczywiście nigdy tak nie jest, jakby każdy chciał, ale nie ma aż co narzekać, bo mam nadzieję, że wydajność nam to zwróci po prostu i będziemy zadowoleni z tego. Na naszych ziemiach wydajności nie wiadomo jakiej nie możemy się spodziewać, bo to nie są ziemie klasy trzeciej, czwartej. U nas mamy tylko ziemię klasę piątą i szóstą, także jakoś sobie gospodarzymy. Tata przyjechał żółtą 60 z HL-ką szóstką i naszą starą przyczepą D45. Zobaczymy, czy nakosimy ten zestaw, czy będzie trzeba jechać po jeszcze jedną przyczepę, to się dopiero okaże. Tutaj jak widać jest kukurydza, już brakuje jej wody. Widać po liściach, że usycha. Tam dalej jest lepsza. Tu jest akurat taki piasek, tu jest trochę gliny, dlatego tak liście ma poskręcane. Zobaczymy, co z niej będzie. Okaże się we wrześniu, pod koniec września raczej w tym roku. Będzie, krowy będą miały co jeść, także zobaczymy, co to będzie. Teraz taka propos ustawień może. Mucarnia jest na 1150 obrotów. Klepisko jest ustawione na 3 mm. Dosyć jęczmień domłaca, chociaż zdarzają się jakieś sztuki, że wąs niestety został. O prędkości jazdy nie jestem w stanie nic powiedzieć, bo tu nie ma żadnego licznika prędkościomierza. No i sobie kosimy. Tutaj akurat jest jęczmień siany tego samego dnia, ale niestety nie będziemy go kosić, bo tam nie jest dojrzały. Tutaj jest wszystko dojrzałe, tu jeszcze dużo kłosów stoi na baczność. Właściwie już po trzecią, bo już dwie mamy nakoszone. No i będziemy kosić dalej. I widzimy 60. Co była z niebieskimi przyczepami, więc teraz jest.
ustawiony pod dwie HL-ki i jedziemy w transport. Do zobaczenia. Nie wiem, mnie nie będzie widać. Do zobaczenia w transporcie jutro. A więc tak, przyczepy mamy załadowane, są pełne. Widać po tesorach, są wyprostowane. Nie wiem, jaka tu będzie waga. Ciężko mi jest określić. Kierunkowskazy sprawdzone, także my jedziemy zetorkiem. Zetorek tego nawet nie czuje. Wczoraj wypadek był w nocy. Nie wiadomo, co się stało. W internecie jeszcze nic nie piszą. To było po północy chyba chwilę. Straż od nas z wioski jechała. Tu jest drzewo okorowane. Niestety jest taki apel, żebyście wszyscy uważali na drodze, jak jedziecie. Teraz ciągnik. Ciągnik jedzie 25 do 30 km na godzinę. To nie jest prędkość wiatru. Ale pamiętajcie, to jest długi zestaw, to nie jest tak wyprzedzić jak zwykłą osobówkę. To jest ograniczona widoczność dla was, zarazem jak i dla mnie. Ja w lusterku was niestety nie widzę dobrze, dopiero na zakręcie. To nie jest tak kopciuk. O, kolejny, tak, proszę bardzo. Do transportu rewelacja, w pole również.